Cześć, witam bardzo serdecznie, tutaj rzecz jasna Alessandro i zapraszam na obejrzenie kolejnego odcinka Kariery HSV. Dotarliśmy już do końca, w zasadzie października, 31 październik. Właśnie dzisiaj widnieje na naszym wirtualnym kalendarzu, no i właśnie na dzień dzisiejszy przypadł mecz drugiej rundy Pucharu Niemiec przeciwko Holstein Kiel. Jest to oczywiście druga runda Pucharu Niemiec. Jak wiadomo, te rozgrywki no, nie leżą nam zbyt dobrze. Pamiętacie, że w poprzednim sezonie już w pierwszej rundzie z tymi rozgrywkami się pożegnaliśmy. Natomiast w tym graliśmy już w pierwszej rundzie i przebrnęliśmy ją całkiem szczęśliwie, ponieważ no, mieliśmy duże problemy z ekipą Magdeburga, ale ostatecznie znaleźliśmy się właśnie tutaj i gramy teraz z 13 zespołem drugiej ligi niemieckiej, czyli ekipą Holstein Kiel. Jest to ekipa również z Hamburga. Wyobraźcie sobie, że obydwa stadiony, i ten nasz, i ten, na którym występuje Holstein Kiel, dzieli odległość około 20 minut jazdy samochodem, tak więc naprawdę stadiony położone dosyć blisko, no i trudno powiedzieć, że Holstein Kiel gra z nami mecz wyjazdowy, ale tak właśnie jest, ponieważ to my jesteśmy gospodarzem dzisiejszego spotkania. Jednak zanim przejdziemy do tego pierwszego meczu w dzisiejszym odcinku, skrót trzech spotkań, które rozgrywają sobie pomiędzy odcinkami, dwa mecze ligowe z Freiburgiem oraz z ekipą Stuttgartu, a także bardzo ciekawy mecz Ligi Mistrzów z Manchesterem City na wyjeździe. Mecze ligowe z Freiburgiem, no te bardzo nam leżą, o czym przekonaliśmy się w tym spotkaniu. Piąta minuta i były zawodnik właśnie ekipy z Freiburga, Marc-Oliver Kempf, otwiera wynik tego meczu. Później kapitalne podanie do Patryka Cutrone i Włoch na 2-0 w 31 minucie. Później jednak błąd bardzo brzemienny w skutkach popełnił Luca Antonelli, zagranie do Fasnachta, no i ten zawodnik dał ekipie Freiburga gola kontaktowego. Później zrobiło się jeszcze bardziej niebezpiecznie, bo Holfer, Fasnacht, jest Rawe, no i 0-2 zrobiło się, 2-2 w 62 minucie spotkania. Kwadrans do końca, Szolow wybija piłkę, świetne przejęcie Wallace'a, Bentancur do Andreha, ten do Wooda, no i Bobby Wood po rękach golkipera gospodarzy trafia na 3-2 w 75 minucie. W 90 minucie spotkania jeszcze jedno świetne podanie do Andrehana, no i nasz prawoskrzydłowy nie ma problemów z umieszczeniem piłki w siatce, tak więc no, wygrywamy to spotkanie z Freiburgiem na wyjeździe 4-2. Jadąc na mecz z faworytem naszej grupy w Lidze Mistrzów, nie spodziewałem się dobrego wyniku, ale już w 30 sekundzie kapitalnym robem popisał się Andrea Pinamonti, podawał Gideon Jung, no i konsternacja na City of Manchester Stadium. No ale oczywiście ekipa The Citizens ma w swoim składzie znakomitych zawodników, m.in. Kingsleya Comana, sprowadzonego przed sezonem z Bayernu, który pięknie podał do Raheema Sterlinga i zrobiło 7-1. Później kolejna świetna akcja, Kingsley Coman w polu karnym, strzał po krótkim rogu, pokonany Predrag Rajkowicz w 86 minucie. Muszę jednak powiedzieć, że po tym meczu pochwaliłem moich zawodników mimo porażki, bo to był naprawdę znakomity wers w naszym wykonaniu. Przy odrobinie szczęścia mogliśmy nawet sięgnąć na City of Manchester Stadium po 3 punkty, ale niestety się nie udało i przegrywamy 1-2. O ile mówiłem, że bardzo dobrze gra nam się w meczach przeciwko Freiburgowi, no to niestety nie jest tak ze Stuttgartem, aczkolwiek już w pierwszej akcji tego meczu, druga minuta i młody Fite Arp otwiera wynik spotkania, już właśnie w drugiej minucie spotkania, ale później niestety do głosu doszli zawodnicy Stuttgartu. Spójrzcie tutaj, jak fatalny błąd naszej obrony. Tutaj jest Leonardo Bittencourt, zagapił się zupełnie Bentancur, który tutaj nie asekurował skrzydłowego Stuttgartu, nie zdążył Trippier, gdzieś na wycieczkę wybrał się Papadopoulos, no i niestety skutkiem tego wszystkiego był gol byłego gracza Borussii Dortmund na 1-1 już w 6 minucie. No a tutaj jeszcze bardziej kuriozalna sytuacja, bo Jankowicz dośrodkowuje, wydawałoby się niegroźna sytuacja, miał kontrolę nad wszystkim, tak się przynajmniej wydawało Predrag Rajkowicz, ale fatalny błąd golkipera, no i bezlitośnie wykorzystał go Siero, 2-1 w 8 minucie. Staraliśmy się tutaj wyrównać, no i to się udało, Bobby Wood dośrodkował, a Jan Fite Arp niezwykle skuteczny w tym meczu pod bramką rywali, zdobył swoją drugą bramkę w tym meczu. W ostatnich sekundach tutaj zdecydowałem się już ustawić szarże, no i niestety skutki tego były opłakane. Bentancourt, no i kapitalny strzał Akolos 13 metra i pokonany Predrag Rajkowicz. Dosyć niespodziewanie przegrywamy ze Stuttgartem 2-3 i jest to nasza druga porażka w tym sezonie na własnym boisku.
Zatem trzy rezultaty, które przed chwilą mieliście okazję oglądać w formie skrótów, tak więc zwycięstwo 4-2 nad Freiburgiem, no i bardzo pechowa porażka z City i niestety nieco mniej pechowa, a bardziej zasłużona u siebie ze Stuttgartem. Po tych rezultatach zwróćmy uwagę, jak wygląda nasza sytuacja w tabelach i ligowej, i tej w grupie Ligi Mistrzów. Jeżeli chodzi o Bundesligę, jesteśmy na razie na szóstym miejscu, do liderującego Stuttgartu tracimy 4 punkty, w drugim miejscu jest Borussia Dortmund, dalej Leverkusen, Werder, Mönchengladbach, no i my tutaj jesteśmy na miejscu szóstym, jednak z takim samą ilością punktów jak RB Lipsk. Przebudził się nieco Bayern, który jest w tym momencie na ósmym miejscu, natomiast w grupie Ligi Mistrzów, no oczywiście cały czas mimo tej porażki City zachowujemy szansę na awans do 1/8 finału. Prowadzi oczywiście bardzo pewnie Manchester City z dorobkiem 7 punktów, my oraz Red Bull Salzburg dosyć niespodziewanie po 4 punkty. Mówię niespodziewanie, bo na razie Benfica, czyli zespół, który miał tutaj walczyć o awans również z drugiego miejsca, na razie na ostatnim miejscu z dorobkiem tylko 1 punkta. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy już do meczu z Holstein Kiel. Sporo oczywiście zmian w pierwszym składzie z racji tego, że jest to mecz pucharowy, mecz z dużo, dużo niżej notowanym rywalem, tak więc dzisiaj w bramce szansa dostanie Julien Polersbeck, na bokach obrony wystąpą Sakai, Douglas Santos, w środku między innymi Gustavo Gomez, na skrzydłach Josi Brekalo, Allen Halilowicz, a w napadzie postawiłem na Patryka Cutrone i Fite Arpa. No niestety tutaj było widać brak Andrei Pina Montiego w spotkaniu ze Stuttgartem, on leczył dosyć drobny uraz, jednak niestety no nie mógł wystąpić w tym spotkaniu z zespołem z Gottlieb Daimler Stadion, no i to również być może miało jakiś tam wpływ na porażkę. Zwróćcie uwagę, jak genialny bilans w naszych barwach ma Andrea Pinamonti, 21 meczów, 18 trafień, no znakomity dorobek tego młodego napastnika, a przypominam, że on jest wypożyczony do nas na 2 sezony. Teraz natomiast w tym meczu z Holstein Kiel szansę dostaną rezerwowi, zobaczymy jak ją wykorzystają. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że na ławce rezerwowych znalazł się młody Szwajcar Wasile Janczyś, który jeżeli wejdzie na boisko, będzie to jego pierwsze spotkanie w tym sezonie w barwach HSV. Tak więc już za chwilkę rozpoczynamy mecz drugiej rundy Pucharu Niemiec, gdzie zmierzymy się z 13 zespołem, tak jak już wspominałem, drugiej Bundesligi, Holstein Kiel. No i skład ekipy naszych rywali w bramce z numerem 18 Kronholm, dalej Herman, Stankowicz, Cichos, Vandenberg, przed nimi defensywny pomocnik Meffert, dalej Schindler, Milling, Sinan Kurt, Drexler, no i w ataku wysunięty napastnik z numerem 15 Fabian Reze. No i pierwsza okazja tego meczu, 3 minuta, wybija golkiper naszych rywali, no ale spokojnie oddaje nam piłkę za darmo. Jest tutaj Mario Pasalic w środku boiska, Gideon Jung, jeszcze raz Chorwaty, dobrze do Brekalo. Josip Brekalo teraz zbiega z piłką do środka, uwaga, dobre uderzenie, ale niestety obok bramki. No i kolejna akcja, Sakai od autu, Pasalic, Gideon Jung, teraz piłka w pole karne, Halilowicz, ale bardzo łatwo zatrzymany przez zawodników z Kilonii. Dobrze, teraz Douglas Santos, bardzo ładnie tam asekuruje obronę, teraz spokojnie Polersbeck i Gustavo Gomez, znowu piłka w środkowej strefie, już Halilowicz i Pasalic, dwójka Chorwatów w tej akcji, Brekalo, teraz Fite Arp, jest okazja, Fite Arp, ale niestety stracił piłkę, młody napastnik z Niemiec, jeszcze Brekalo, jeszcze Jung, jeszcze Pasalic, jest okazja, Pasalic uderza, ale niestety wypożyczony z Chelsea pomocnik uderzył obok słupka. No i kolejna akcja, 30 minuta, Halilowicz, jest Gideon Jung, ładne zgranie głową do Pasalicza, jeszcze Jung, Patryk Cutrone, jeszcze tutaj młody defensywny pomocnik naszego zespołu, Pasalicz, nie doszło podanie, jeszcze okazja, Gideon Jung, Patryk Cutrone w dogodnej okazji, no i jest bramka, piłka po rękach, Kronholma wpada do siatki i w 30 minucie po asyście Gideona Junga do siatki trafia Patryk Cutrone. Zobaczmy tutaj jeszcze raz tę akcję, no próbowaliśmy się przebić przez ten szczelny mur zespołu Kilonii. No i tutaj zobaczmy, Gideon Jung przyjął piłkę bardzo ładnie, Cutrone odwrócił się, uderzył i mamy 1-0. No i teraz w odpowiedzi próbują jakąś akcję zawiązać piłkarze z Kilonii, ale bardzo łatwo po raz kolejny oddają nam piłkę. Jest Jung, dobre zagranie, ale niestety tam piłka nie doszła, chociaż uwaga, Jan Fite Arp odzyska Cutrone, 2-0. Fatalny błąd defensywy ekipy Holstein Kiel. No bardzo, bardzo źle zachował się tam jeden z defensorów ekipy gości. Zobaczmy jeszcze raz na tę akcję. Gideon Jung, kolejne świetne dalekie podanie. No i zobaczmy, kto to był. Cichos, to właśnie środkowy defensor Kilonii, tutaj fatalnie zagrał, odebrał mu piłkę.
piłkę i Anfitearp wyłożył piłkę niczym na tacy do Patryka Cutrone, a wypożyczony z Milanu napastnik podwyższył na 2-0. Do przerwy zatem bez fajerwerków, ale dosyć pewne prowadzenia naszego zespołu 2-0. Dwa trafienia Patryka Cutrone, asysty zaliczyli Gideon Jung, a także Anfitearp. Tak więc no, wszystko wskazuje na to, że awansujemy do trzeciej rundy Pucharu Niemiec, ale poczekajmy jeszcze, co wydarzy się w drugiej połowie meczu na wypełnionym po brzegi Wolf Park Stadion. No i uwaga, teraz próbują piłkarze z Kilonii, ale dobre przejęcie naszego zespołu. Już rusza dwójka napastników, Anfitearp, a także Cutrone, Anfitearp, uderzenie, ale niestety 18-letni snajper tym razem spudłował. No i znowu akcja na naszej połowie, jest dośrodkowanie, ale spokojnie zgarnia piłkę Sakai, tam przez nikogo nie atakowany, ale jednak wybił piłkę na oślep i znowu przejęli rywale. Meffert teraz do Milinga. Miling, co zrobi zawodnik naszych rywali, jeszcze Leandro Pereira, on pojawił się z ławki rezerwowych jeszcze w pierwszej połowie, zastępując kontuzjowanego Fabiana Reze, jeszcze tutaj Sinan Kurd, jeszcze Miling, teraz zagranie do tyłu, do Mefferta, próbują krótkimi podaniami zawodnicy rywali stworzyć zagrożenie, ale świetnie tutaj odbiera piłkę Marc-Olivier Kemp. Brekalo do Cutrone. Czy będzie hat-trick? Nie, jednak podanie do Anfitearpa. No i mamy 3-0 po strzale młodego napastnika naszego zespołu. Zobaczmy, Patryk Cutrone tym razem bardzo, że tak powiem, po koleżeńsku zachował się Włoch. Zobaczmy, tutaj mógł oczywiście sam popędzić na bramkę, ale zdecydował się jednak podać do lepiej ustawionego partnera i prowadzimy już 3-0. No i 72. minuta, pojawił się na boisku Wasile Jancic, dla którego jest to pierwsze spotkanie w tym sezonie w barwach naszej drużyny, a my znowu atakujemy. Teraz odcięty od podania Patryk Cutrone, jeszcze tutaj dalekie zagranie, ale bardzo dobrze Marc-Olivier Kempf, świetnie w ogóle w defensywie w tym sezonie spisuje się nasz pozyskany za darmo z Freiburga środkowy defensor. Jeszcze Miling, jeszcze próbują rywale, Schindler dobrze ustawiony, teraz szuka sobie pozycji do strzału, uderza, ale Polersbeck na posterunku. No i uwaga, kolejna okazja, Bobby Wood w miejsce Anfitearpa, a teraz mieliśmy okazję, uderzał głową Gomez, ale niestety były defensor Milanu minimalnie się pomylił. No i jeszcze 92. minuta, jeszcze próbują tutaj strzelić przynajmniej gola honorowego zawodnicy Kilonii, ale to się nie udaje. Wychodzimy z kolejną akcją, rezerwowy Bobby Wood teraz przy piłce, holuje futbolówkę Amerykanin, ładnie minął teraz Chichosa w bardzo łatwy sposób dośrodkowanie, Cutrone i 4-0, kompletuje hat-tricka Patryk Cutrone. No swoją drogą fatalnie zachował się golkiper Holstein Kiel przy tej sytuacji. Zobaczmy, w ogóle tutaj zrobił Bobby Wood, kapitalnie minął obrońcę rywali, pewnie będziecie się śmiali, że tutaj przez niego przeniknął, no ale to jest tylko błąd wynikający z grafiki. No i dośrodkowanie już fantastyczne do Patryka Cutrone, najsprytniejszy w polu karnym jest młody Włoch. No i prawdopodobnie tym strzałem były zawodnik AC Milan ustala wynik tego meczu, 4-0 w meczu z Kiel. No obawiałem się, że po tych dwóch porażkach wpadniemy w jakiś większy kryzys. Uwaga, jeszcze tutaj próbujemy, Bobby Wood strzela, no ale tym razem Kronholm na posterunku, że wpadniemy w jakiś większy kryzys, ale nic takiego na szczęście nie miało miejsca. Pokonujemy Holstein Kiel bardzo pewnie 3-0 i awansujemy do trzeciej rundy Pucharu Niemiec. Po spotkaniu drugiej rundy Pucharu Niemiec wracamy do rzeczywistości ligowej. 9. kolejka Bundesligi już na moment przed nami, pojedynek z ostatnim w tabeli Hanowerem, ale warto zwrócić uwagę, że przecież w zeszłym sezonie przegraliśmy tutaj 1-2. Natomiast no, dzisiaj ekipa Hanoweru w dużym kryzysie, 4 porażki w 4 w 5 ostatnich spotkaniach i tutaj zespół z Hanoweru okupuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Przeszliśmy, tak jak już przed momentem wspomniałem, ekipę Holstein-Kiel. Wygraliśmy pewnie 4-0 w drugiej rundzie DFB Pokal. No i zgadnijcie, na kogo trafiliśmy w kolejnej rundzie trzeciej. No oczywiście, znając mojego pecha do losowania, trafiliśmy na bardzo mocnego rywala, w zasadzie chyba najmocniejszego, na jakiego mogliśmy trafić, na Bayern Monachium, ale na szczęście jedyna pozytywna informacja jest taka, że gramy u siebie, a nie na wyjeździe, ale to dopiero 26 grudnia, tak więc drugi dzień świąt, na razie przechodzimy do meczu z Hanowerem, 3 listopada, 9. kolejka ligowych rozgrywek. No i zobaczymy, jak spiszemy się w kolejnym meczu o ligowe punkty. Jeżeli chodzi o skład, no to oczywiście całkowicie zmieniłem go w porównaniu z poprzednim meczem Pucharu Niemiec. Wrócił oczywiście do bramki Rajkowicz, na obronę wrócili Trippier, Papadopoulos i Antonelli, w środku Wallace i Pasali, czy Han i Filip Kostisz na skrzydłach, a do napadu wróciła włoska dwójka, czyli Andrea Pinamonti, który wyleczył kontuzję, no i bohater tego meczu pucharowego pozostał w pierwszym składzie, czyli oczywiście Patryk Cutrone.
No i skład ekipy gospodarzy w bramce Eser, dalej Julian Korb, Velikovic, LS, Sork, druga linia Beze, Szwigler, Bakarosz i Ilias Bebu, a w napadzie Jonathan z numerem 9 i z numerem 24 Phil Kruk. No i tutaj pierwsza okazja w tym meczu. Zorg od autu szybko przejmujemy. Pinamonti poczekał na partnerów Włoch. Odegrał do Trippiera. Jest Mario Pasalic, pokazuje się Wallace. Do niego piłka, teraz Brazylijczyk. Jeszcze Kostic przejął piłkę. Dobra okazja, strzał ku tronę. No ale zdecydowanie za lekki ten strzał naszego napastnika. No i od razu wychodzą z akcją nasi rywale. Jonatas teraz do Beze. Beze jest już w polu karnym. No i Jonatas fantastycznym strzałem pokonuje Rajkowicza. No jak pamiętacie, Brazylijczyk strzelił nam bramkę również w poprzednim sezonie na tym stadionie, kiedy to przegraliśmy 1-2. No i także tym razem znajduje na nas patent zawodnik z numerem 9. Zobaczmy, Beze bardzo ładnie na skrzydle, kapitalne dośrodkowanie. Jonathan zupełnie niepilnowany, fantastycznym strzałem pokonuje Rajkowicza. Mamy prowadzenie gospodarzy. No i kolejna okazja, 20 minuta tego spotkania. Dobre przejęcie Andre Hanna, Pasalic, Wallace, szybko przetransportowana ta piłka, bo Cutrone jest Włoch, ma okazję na dośrodkowanie, no ale bezsensowny strzał, zamiast dośrodkować w kierunku Pinamontiego zdecydował się młody napastnik Milanu na uderzenie. No i uwaga, rzut wolny dla naszych rywali, Jonatas, i to jest niestety druga bramka, ale na szczęście arbiter dopatrzył się offside'u i ten gol Brazylijczyka nie zostanie uznany. Zobaczmy jeszcze raz, dośrodkowanie Jonatasa, ale arbiter na szczęście podniósł chorągiewkę. No i w odpowiedzi próbujemy wykorzystać naszą okazję, teraz Pasalic, ale niestety uderzył prosto w rywala, Phil Kruk do Jonatasa, znowu tutaj zaspała nasza obrona, Jonatas, i tym razem dobrą interwencją popisał się Predrag Rajkowicz. No mamy tutaj problemy w meczu, co by nie patrzeć, ostatnim zespołem w ligowej tabeli, 44 minuta, teraz dobrze Filip Kostic, przesiął to dośrodkowanie, jeszcze Beze do Korba, ten do Velikovicia, no i ta akcja zakończona. No nie jest dobrze do przerwy, powiem szczerze, powiem więcej, jest bardzo źle, przegrywamy mimo, no widać po tych statystykach, jednak przewagi z ekipą Hanoweru na wyjeździe 2-1. No i czy uda się odwrócić losy tej rywalizacji, przekonamy się w przeciągu drugich 45 minut meczu w Hanowerze. No i 46 minuta, Korbo do autu, Szwigler do Bebu, teraz musimy szybko przejąć piłkę, na razie Bakaroszy, Ilias Bebu, jeszcze raz Primin, Szwigler, teraz Szwajcar znowu zagrywa do Togijczyka na skrzydło dośrodkowanie. No ale na szczęście dobra, pewna interwencja Predraga Rajkowicza. Nasz golkiper również ma ostatnio czasami problemy ze swoją formą. Przydarzają mu się bardzo proste błędy. Teraz Phil Kruk, ale świetnie Papatopoulos doskonale wyszedł do rywala i przeciął to podanie. Teraz odegranie do tyłu do Predraga Rajkowicza. Teraz Serb próbuje zagrać do swojego partnera. Przejmuje Filip Kostic, ale niestety futbolówka trafia do zawodników rywali. Teraz Phil Kruk sam na sam. Phil Kruk! No i jest niestety 2-0. Znowu fatalne zachowanie naszej defensywy. I niestety drugi z napastników Hanoveru obok Jonatasa strzela bramkę. No znowu zaspaliśmy niestety w defensywie. Znowu to długie podanie, które do tej pory było naszą bronią. To podanie na wolne pole za obrońców. Teraz znowu wykorzystują to rywale. Phil Kruk, no i już nasi defensorzy nie nadążyli. 2-0, pokonany Rajkowicz po raz drugi. No próbuje tutaj szybko zareagować na sytuacje boiskowe. Wszedł na boisko m.in. Fite Arba, teraz sam na sam Pinamonti. No ale jeżeli takich sytuacji nie wykorzystujemy, no to nie mamy co liczyć na tutaj 3 punkty w tym meczu. 61 minuta, Ampomelli od autu do swojego rodaka Pinamontiego, ten do Kosticza, Kostic do Fite Arpa, ale tutaj jeszcze będziemy przy piłce, rezerwowy Bentancur do Andre Hanna, ten do Fite Arpa, jest nasz młody napastnik blisko pola karnego, dośrodkowanie, Bakaros, jeszcze okazja, Andre Hanna, jeszcze Fite Arp, jeszcze piłka odbita, przejmuje to Urugwajczyk Bentancur, jeszcze do Filipa Kosticza, jeszcze długo trwa ta akcja, jak ona się oczywiście ostatecznie zakończy strzałem, niestety mocno niecelnym Andre Hanna. No i uwaga, Kieran Trippier z rzutu wolnego, czy to będzie bramka? Tak jest, piłka w siatce po uderzeniu Kierana Trippiera, no zaskoczony bardzo mocno golkiper Hanoveru tym uderzeniem wypożyczonego z Tottenhamu bocznego obrońcy. Kieran Trippier pokazuje w tej sytuacji, że potrafi strzelać bramki z rzutów wolnych. No i to już niestety końcówka doliczonego czasu gry, zatem nic nie wskazuje na to, że zgarniemy tutaj chociażby punkt w meczu z ostatnim zespołem ligowej tabeli. Blamasz, blamasz i jeszcze raz blamasz, mimo 21 oddanych strzałów na bramkę ekipy Hanoveru. Przegrywamy z gospodarzami bardzo niespodziewanie, 1-2.
Dwa ostatnie mecze ligowe niestety przegrane, ale dzisiaj na Wolfsparkstadion wraca Liga Mistrzów. Czwarta kolejka fazy grupowej, mecz u siebie z Manchesterem City, który może odpowiedzieć na naprawdę wiele pytań, bo w przypadku ewentualnego zwycięstwa, no jeszcze bardziej tutaj zwiększymy nasze szanse na awans do 1/8, ale przeciwnik jest naprawdę bardzo mocny. Przeciwnik, który nie tak dawno pokonał nas na swoim obiekcie dosyć szczęśliwie 2-1. No i właśnie w tym, że to były naprawdę bardzo ciekawy pojedynek i dosyć wyrównany, upatruje swoich szans u siebie na Wolfsparkstadion w obecności 51 tysięcy widzów. Gramy z ekipą Manchesteru City, czyli jak na razie liderem naszej grupy z dorobkiem 7 punktów. No tutaj widzimy, że w ekipie Pepa Guardioli kilka absencji, m.in. Sergio Aguero dzisiaj nie zagra z powodu kontuzji. Niepewne są też występy Gündogana i Leroya Sané. U nas nie zagra raczej Douglas Santos, tak więc skład, na który postawiłem w dzisiejszym spotkaniu, to w bramce Rajkowicz, dalej Trippier, Papadopoulos, Kempf i Antonelli, czyli dokładnie ta sama linia defensywy, no która, powiedzmy sobie szczerze, nie najlepiej spisała się w meczu z Hanowerem, ale no są to chyba raczej najlepsi zawodnicy, którymi w tym momencie dysponuje, jeżeli chodzi o defensywę. W drugiej linii Bentancur w miejsce Pasalicza, Gideon Jung w miejsce Wallace'a, którzy no nie najlepiej spisywali się w ostatnim spotkaniu ligowym, na skrzydłach Kostic, Andre Han, no i w napadzie dwójka Andrea Pinamonti i Patrick Cutrone. Również warto zwrócić uwagę, że w tym meczu postanowiłem postawić na kontratak. Zobaczymy, czy właśnie w tym etapie gry spróbujemy zaskoczyć ekipę Pepa Guardioli. Mimo absencji, o których przed momentem mówiłem, no ekipa The Citizens i tak dysponuje bardzo silnym składem. A oto pierwsza jednastka ekipy Pepa Guardioli w bramce: Ederson, dalej Danilo, John Stones, Otamendi, Jose Gaya, przed nimi Fernandinho, dalej Kevin De Bruyne, David Silva na skrzydłach, Raheem Sterling, Kingsley Coman, no i w napadzie Mauro Icardi. No i niestety w 15 minucie mamy kontuzję Patryka Cutrone już, przy linii bocznej czeka Fite Arp, no i nasz młody napastnik pojawi się na boisku. No i uwaga, bo akcja Manchesteru City, Mauro Icardi, ale kapitalnie Gideon Jung, teraz Fite Arp przejął piłkę, jest szansa na kontrę, świetnie Fite Arp mija rywala, jeszcze Pinamonti, dobrze do Hanten, do Fite Arpa, no i nasz rezerwowy zdobywa gola na 1-0, ale niestety arbiter dopatrzył się w tej sytuacji spalonego. No i znowu out na wysokości naszego pola karnego, Kingsley Coman, teraz do Nicola Otamendiego, Argentyńczyk, do De Bruyne, De Bruyne w pole karne, ale zgubił piłkę zawodnik The Citizens, no i rusza z akcją Filip Kostic, świetnie do Fite Arpa za obronę, co zrobi? Fite Arp uderza, ale niestety obok bramki. No i kolejna akcja, HSV, Kostic dośrodkowuje w pole karne, jest Rodrigo, Bentancur, jeszcze Urugwajczyk, ale traci piłkę na rzecz Jose Gaya, na szczęście utrzymał się przy piłce zawodnik wypożyczony z Juventusu, Papadopoulos, teraz powoli rozgrywamy tę piłkę, Oliver Kempf, jest Jung, dobrze do Kosticza, za plecy rywali, ale jeszcze tutaj dobra interwencja, jeszcze okazja, no i teraz już ten gol musi zostać uznany, Jan Fite Arp na 1-0 po asyście Andre Hana, no i w 34 minucie, no może nie sensacja, ale na pewno niespodzianka, obejmujemy prowadzenie w spotkaniu z Manchesterem City. Zobaczmy, Andre Han świetnie do Fite Arpa, ten przyjął sobie bardzo ładnie piłkę, uderzył po krótkim słupku, pokonał Edersona i mamy prowadzenie. No i tutaj od razu gra pokazuje nam kolejną akcję, czyżby Manchester City tutaj szybko próbował odpowiedzieć na tego gola Fite Arpa, De Bruyne, jest Fernandinho w środku, także jest Silva, dobre zagranie na skrzydło do Sterlinga, Raheem Sterling, dośrodkowanie Rajkowicz, no troszeczkę obawiałem się tej interwencji, czy nie popełni podobnie głupiej gafy jak w meczu ligowym ze Stuttgartem, ale na szczęście pewna interwencja Serba, no i teraz Antonelli, ale wprost pod nogi Mauro Icardiego, na szczęście Włoch wykorzystuje złe przyjęcie rywali i przejmuje piłkę. Teraz świetne zagranie od Bentancura do Kosticza. Kostic trafia w słupek, ależ to była doskonała okazja, żeby tutaj podwyższyć to prowadzenie. No i uwaga, rzut rożny, Kostic dośrodkowanie, Danilo wybija, jest Bentancur, Bentancur w 16, Andre Han 2-0, asysta urugwajskiego pomocnika Rodrigo Bentancura, no który tutaj w barwach HSV rzeczywiście spisuje się coraz lepiej, kapitalnie dośrodkował w piłkę, jak to się mówi, piłkę, jak to się mówi po piłkarsku, na nos Andre Hana, przepraszam, no i zobaczmy, Bentancur, kapitalna akcja, zamknął to wszystko Andre Han i mamy 2-0 w meczu z Manchesterem City. Moi drodzy, przyznajcie, kto z was spodziewał się tego, że po tak słabych meczach ligowych będziemy tutaj dyktowali warunki w meczu z Manchesterem City przed własną publicznością po golach Fite Arpa i Andre Hana. Do przerwy dosyć niespodziewanie prowadzimy na swoim obiekcie z The Citizens 2-0.
No i kolejny raz od bramki Ederson, 57 minuta, przyjmuje piłkę Icardi. No nie powinniśmy pozwolić na to odegranie. Bernardo Silva do Danilo, teraz Fernandinho w środkowej strefie. Fernandinho ładnie rozprowadził do Kingsleya Comana, ależ Trippier teraz znakomicie zatrzymał swojego przeciwnika. No szkoda tylko, że skończyło się to niecelnym podaniem. Jeszcze Bernardo Silva, jeszcze Kingsley Coman, Mauro Icardi, ostry kąt. Dobra interwencja Predraga Rajkovicia, nie popełnił błędu Serb, nie pozwolił tam piłce przedostać się do siatki. Bentancur teraz wybicie po tym rzucie rożnym naszych defensorów. Jeszcze pędzi ile sił w nogach Raheem Sterling, dośrodkowuje, ale Rajkovic bardzo pewnie łapie tę piłkę i rozpocznie już za chwilkę kolejną akcję HSV. Andrea Pinamonti świetnie do Arpa, ten kapitalnie przyjął Arp i to jest 3-0. Matko Boska, co się tutaj dzieje? To jest wręcz niewiarygodne, co teraz zrobił 18-letni Jan Fite Arp. No teraz oczywiście uśmiechają się pewnie pod nosem ci wszyscy, którzy mocno sugerowali mi, żebym tego piłkarza wstawiał do składu, żebym dawał mu więcej szans, żebym nie marnował jego potencjału. No dzisiaj dostał dosyć szybko szansę po tej kontuzji Patryka Cutrone. No i w pełni ją Fite Arp wykorzystuje. Kolejna okazja, Hando, właśnie młodego napastnika naszego zespołu Pinamonti, ale najsprytniejszy tutaj Ederson, który pewnie wyłapał tę piłkę. No cóż by to była za historia, gdyby Pinamonti strzałem głową wykorzystał błąd rywala i trafił do siatki. Filip Kostić, jeszcze tutaj Kostić do Pinamontiego, no ale zdecydowanie tutaj szybszy John Stones, Kevin De Bruyne, środek boiska, Bernardo Silva rozpoczyna tę akcję, Portugalczyk Bernardo Silva do Icardiego, ale katastrofalne uderzenie argentyńskiego napastnika. No i 73. minuta spotkania się niedawno rozpoczęła. Jest Vincent Kompany, Bernardo Silva, jest jeszcze raz Belg do Portugalczyka, Gabriel Jesus, Kingsley Coman, jeszcze odegranie, kapitalnie Trippier, świetnie dzisiaj gra w odbiorze Anglik, jeszcze okazja, jest Kingsley Coman, dobrze Trippier po raz kolejny. No i wychodzimy z kolejną akcją, Fite Arp, co zrobi nasz zawodnik? Fite Arp teraz w pojedynku z Otamendim, no i arbiter przywołał do siebie Argentyńczyka. Czyżby to była czerwona kartka dla Nicoli Otamendiego? No to już w ogóle pogrzebie chyba całkowicie szansę na korzystny wynik ekipy Manchesteru City. Tak jest, ekipa The Citizens kończy ten mecz w dziesiątkę. No i Antonelli odbiera jeszcze na dodatek piłkę rywalowi. Bentancur, Andre Han ma sporo miejsca z prawej strony. Jan Fite Arp, no bez wątpienia bohater tego spotkania teraz przy piłce. Jeszcze raz Andre Han kapitalnie mija rywala, zagrywa do Fite Arpa, ten w polu karnym. Pinamonti, to się dzieje, moi drodzy, to jest 4-0 w meczu z Manchesterem City. No któż by się spodziewał takiego wyniku na Wolf Park Stadion. Andre Han mija rywala, kapitalnie podaje do Arpa, który tam pięknie wybiega na pozycję. Wyłożona piłka do Andrei Pinamontiego i w 79 minucie jest aż 4-0. No i jeszcze tutaj nie mamy dość. Jeszcze atakujemy wściekle po raz kolejny bramkę Manchesteru City. Fite Arp, jak to rozwiążemy? Bentancur, Fite Arp zablokowany, ale jeszcze Filip Kostić, jeszcze Andre Han, strzał w słupek, no i Ederson teraz interweniuje. Od razu tutaj Brazylijczyk daleko, ale przejmujemy. Jest Filip Kostić, ależ świetny dribbling. Filip Kostić, Gideon Jung, no i niestety szansa na kontrę dla ekipy Manchesteru City. Bernardo Silva, no teraz włączył piąty bieg Portugalczyk, ale ten strzał fatalny. No i moi drodzy, 93. minuta już upłynęła, no i za chwilkę wybuchnie wielki szał radości na Wolf Park Stadion. No któż by się tutaj spodziewał, że w takim stosunku bramkowym, że w ogóle pokonamy Manchester City. Serge Gnabry, jeszcze tutaj przejmujemy piłkę, jeszcze świetne rozegranie do Bentancura, ten jeszcze nabija rywala i ostatni gwizdek arbitra. Moi drodzy, to się naprawdę wydarzyło, pokonaliśmy Manchester City 4-0, genialny występ strzelca dwóch goli Jana Fite Arpa. No oczywiście ja nigdy nie wątpiłem w jego talent, cały czas uważałem go za znakomitego napastnika, jednak sądziłem, że potrzebuje jednak troszeczkę czasu na to, żeby tutaj stać się takim napastnikiem kompletnym, ale on już pokazuje, że rzeczywiście w najbliższym czasie będzie stanowił o sile naszego napadu. Świetny mecz Fite Arpa, to on zostaje tutaj bohaterem meczu, dwa gole i asysta młodego Niemca. Bramki w tym meczu dołożyli jeszcze Andre Han i Andrea Pinamonti, no i myślę, że rozmiar tej porażki Manchesteru City bardzo mocno szokuje. HSV Manchester City 4-0.
No i zatem, moi drodzy, to już koniec tego takiego, można powiedzieć, słodko-gorzkiego odcinka. Gorzkiego, no bo jednak ta porażka z ostatnim Hanowerem, no dosyć bolesna, natomiast no na pewno bardzo osłodził nam to ten triumf nad Manchesterem City 4-0. Jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, no to po tej porażce spadliśmy na miejsce 8 i do liderującego Stuttgartu tracimy już 7 punktów, zatem całkiem sporo. Natomiast jeżeli chodzi o rozgrywki Champions League, tutaj po tym zwycięstwie nad The Citizens zostaliśmy liderem naszej grupy, no i w zasadzie już jedno spotkanie dzieli nas od tego, żeby zapewnić sobie awans do 1/8 finału Champions League i to po 12 latach przerwy, gdzie naprawdę mamy groźnych rywali, no bo City to oczywiście klasa, no a Benfica to też zespół bardzo mocny. Benfica, która wygrywając u siebie 1-0 z Salzburgiem, odniosła pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Jeszcze dwa spotkania Champions League do końca fazy grupowej. Zagramy jeszcze tutaj u siebie z Benficą i na wyjeździe z Salzburgiem. Tak więc w tym kolejnym odcinku zobaczymy sobie właśnie te spotkania, jeszcze tutaj między innymi mecz z Lipskiem, mecz z Bayernem, czyli bardzo trudne pojedynki przed nami. Chociaż wiecie co, może kolejny odcinek zrobimy sobie taki sporo dłuższy, bo rozpoczniemy go meczem z Bayernem, potem Benfica, ominiemy sobie może ten mecz z Darmstadt i zakończymy go meczem z Red Bullem Salzburg i tym samym zakończymy w tym sezonie rozgrywki fazy grupowej Champions League. Czy zakończą się one awansem? O tym przekonacie się oglądając kolejny odcinek kariery HSV, a za dzisiaj pięknie dziękuję i zapraszam serdecznie na kolejne materiały właśnie z tej serii. Trzymajcie się, na razie.